Przez tą nutę dostępano na pół roku, to znaczy przez okładkę. Witam, 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 witam. To co? Śpiewamy co nieco na start. Karaoke jakieś na icingu. I was left to my own devices. Many days feel away with nothing to show. And the walks keep tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from the off. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Does it almost feel like you've been here before? How I'm gonna be an optimistic about this? Whoa! I'm gonna be an optimist about this! We were! Dobra, już nie wiem jak to śpiewać. Ja wyłączam tą stronę, bo mam do niej uraz psychiczny. Boję się na niej cokolwiek robić. Już nigdy jej nie włączę. Witam bardzo serdecznie. Po piątym już moim banie, trzecim permie. No ale ja jestem tu dalej, nie? Robię bety, ile dotrwam? Ja obstawiam 3 miesiące, jak nie będę bardzo dużo streamować. A jakbym tak streamował dużo, to 2 miesiące bez bana. Patrzcie, tam już mam walizę, bo mnie wywalałem z chaty. Przeprowadzam się do domu XI, jeszcze nikt o tym nie wie, ale... Mokry suchar pisze Pogu, podejrzane. Ja nie jestem pełnoletni. Spoko, że dostałem unbana, ale szczerze, no nie wiem, czy będę aż tak regularnie streamował, bo jak to ma tak wyglądać, że ja pokażę siura na okładce Nirwany i przez pół roku mam perma, to przecież to jest tragedia. W gry graj, no ale granie w gry to jest, cały czas granie w gry to nie jest jakieś ciekawe, tym bardziej, że ja nie mam talentu. Jakbym ja zaczął speedrunować Minecrafta, to zrobiłbym w 3 godziny jeden run. Streamerki pokazują dupę i nic za to nie mają, no widzisz, ale ja nie jestem streamerką, ja nie mam dupy. Kiedy kończę 18? Za pół roku jakoś. W sumie fajnie, nie? Będę mógł robić wszystko. No więc tak jak mówiłem, nie wiem, czy będę streamował aż tak regularnie. Pewnie coś tam odpalę, nie? Jak jest taka okazja. Nie wiem, na ile będę mógł. Najwyżej na YouTubie postreamuję, jak znowu dostanę bana. Na YouTubie też nie jest aż tak źle. SMS-y lecą, jest okej. No czas leci, niedawno... Ja zaczynałem streamować, jak miałem chyba 14 lat, a dla mnie to jest... Wczoraj, jakby to było wczoraj. Pamiętam, jak pierwszy raz goliłem wąsa na streamie. Czy będzie drunk stream na 18? No oczywiście, już dostałem... dostałem nawet od pewnej firmy trunek na ten stream, ale nie będę oczywiście używał. To jest otwarte? Bo pewna pełnoletnia osoba była w moim pokoju i chciała spróbować. Jak coś. Co banet? Przecież ja tylko pokazałem, no. Nie piłem tego przecież, idioci! Co wy? A, no i a propos YouTube'a, no to... Zacząłem se vlogować, nie? To pewnie będę vlogować, bo... Nawet spoko te vlogi. Dlatego aż tak regularnie nie będę streamować też. Nie drzij się, no do... Ale muszę się drzeć, bo... Jestem pod wpływem emocji! Rozumiesz? Dzisiaj w szkole siedzę taki... Po WF-ie zmęczony i smutny. Serio, nie chciało mi się... No czego mi się nie chciało? Wiecie czego? Patrzę na Twittera... A tu informacja, David dostał unbana. What? Ja mam ferie, no mi się właśnie dzisiaj skończyły. Przedwczoraj też miałem. A i byłem na feriach i będę grał w Barwach Szczęścia. Opowiedzieć wam widzę historię? Od tam w galerii w Zakopanem. Naprawdę widzowie, jest na to szansa, bo w galerii w Zakopanem stali jakcyś ludzie, którzy robią ci zdjęcia i później to wysyłają dalej i później poszedłem z jakiejś... W sensie ja tam nie chciałem iść, co nie? Moja siostra poszła, ale my wszyscy z tatą i mamą i siostrą poszliśmy na spotkanie z jakimś reżyserem czy chłopem, co tam ogarnia. No i on mnie namówił, żeby mi zrobić zdjęcia też. Mogę wam zaraz te zdjęcia pokazać, jak chcecie, ale od razu mówię, że nie wyszły najlepiej. Tak wyszły według mnie mocno średnio, więc szanse na Barwy Szczęścia są nikłe. Ale jak wy mnie wsieli do Barw Szczęścia, nawet jako statysta, to byłem, nie byłem przekonany do tego pomysłu, ale w sumie to wyszłoby śmiesznie. Jeszcze vloga bym z tego zrobił. Dobra, oglądajcie, nie? Zdjęcie numer 1, ale czemu to tak gównianie widać?
No proszę się nie śmiać, ja nie byłem przygotowany. Ej, no nic nie... nic nie widać prawie, ale... Dobra, na bank mnie biorą, nie? Tylko... Co jest? Tylko, że... Oni jakieś ceny dla normalnych ludzi, a ja nie jestem normalny. Ja muszę mieć podwyższone ceny. Ja nie będę grał w barwach szczęścia za 300 zł. Opatrzcie, tu zrobiłem top G, ale nie wiem, czy dokładnie tak, jak powinno się robić. O, fokus złapało. Co jest? Ej, co jest? Ty. Świecę się. Ale fajne. Dobra. Pokazuję wam na szybkości, bo już mnie ręka boli, nie? Jak oceniacie sesję? Znaczy nie, ja wydałem. Bo ja powiedziałem tak. Ja powiedziałem, że nie będę na to gówno wydawał pieniędzy i że jak rodzice chcą, bo oni chcieli, żeby to zrobić. Nie wiem, czemu aż tak chcieli. Ale powiedziałem, że jak wydadzą na to 400, to spoko, nie? Ich wybór. Ja powiedziałem, że nie będę za to płacić otwarcie przy tym gościu. No ale ten fokus to... Nie, no co? O, patrzcie, a tu wyglądam, jakbym miał coś w głowie. Ale tak, widzowie, nie jest. No i jeszcze poznałem takich widzów. Nawet spoko byli. Byliśmy z tymi widzami na Krupówkach i tam był jakiś chłop. Grupa pijanych ludzi gadała z jakimiś nie z Polski ludźmi, z Szkotami. I nie uwierzycie, ale byłem tłumaczem. Tłumaczyłem po angielsku i nawet się dogadałem. Rozumiecie? Naprawdę. Tylko jednego zdania nie zrozumiałem, ale to mi wybaczył, bo oni nie rozumieli nic. No i oni chcieli nagrać jakiś film, żeby ten chłop, Szkot, nie wiem czemu w sumie, ale chcieli, żeby nagrał film, jak pozdrawia ich jakiś klub piłkarski. No i ja mu wytłumaczyłem, bo on myślał, że to coś złego, rasistowskiego czy coś i nie chciał. Ale ja mu mówiłem tak. Hello guy, that's nothing bad. Trust me, I see that people first time. Ale mi nie uwierzył i nie nagrał. I powiedział, że on jest shy i tego nie zrobi. A serio, starałem się mu wytłumaczyć, że... Ale on mi nie wierzył, że widzę ich pierwszy raz i mówił, że... You are his friend. Tak było, naprawdę. Naprawdę tak było, ale naprawdę byłem tłumaczem. Widzowie potwierdzą tamci, co byli ze mną w Zakopanem. Kwara United? Nie, to nie była Kwara United. No, i macie jakieś pytania jeszcze? Słucham. Stan ocen? Nie, nie ma co się chwalić, wiecie, bo są za dobre. Nawet nie będzie beki, że mam same jedynki. Serio. Ile zagrożeń było na koniec półrocza? No jedno, ale mam jedną jedynkę. No z polskiego będzie trzeba nadrobić, ale już jedyna z dyktanta wleciała, bo się nie dało. Bo nie odwołałem się do dwóch lektur i przez to całe mi skancelowało wypracowanie na 300 słów. No co? Wolisz świnki czy kobiety? Co to za pytanie? Kiedy walka z Jordim? Nie, nie poruszam tematu Jordiego. Koniec, koniec, wszystko zostało wyjaśnione. Może trochę niedokładnie powiedziałem, bo nie mogłem dokładnie powiedzieć. Żeby nie mieć sam problemów. Ale się domyślcie, no wina jego, nie? Jego wina i koniec tematu. Nie chcę mi się o nim gadać. Ale nie widziałem go dzisiaj w szkole. Czy po maturze będziesz full time streamerem? No czekaj, policzmy. Matura jest za jakoś półtorej roku, to nie ma opcji. Będę miał perma. Nie da rady. Chyba, że akurat unbana wtedy dostanę. Poza tym matura? Nie no, zdam maturę. Ja wam to obiecuję. Wy może mi nie wierzycie, ale zdam maturę. Pamiętacie, jak jeździłem 8 godzin w Car Simulator i ani razu nie zdałem prawa jazdy w tej grze? A zdam za pierwszym tak naprawdę. Po prostu ta gra była gówniana. Tak samo będzie z maturą. Czy będzie stream z matury? No jak na... Jak nie będę miał więcej na próbnych maturach niż 2%, to wtedy mogę z tajnych okularków zrobić co nieco. Transmisji. Pokaż stanowisko. Czekaj, to muszę... Ej, dobra, nie było. Nic nie było. W stanowisku nic się nie zmieniło, jest podobnie. Prawie tak, no tak samo, nic w sumie się nie zmieniło, nie? Tylko to gówno kupiłem do dymku. Czy idziesz na koncert Paliona w Roblox? Widziałem, chętnie pójdę, jak dostanę wejściówkę. O, kandyl, ktoś odebrał kandyl. Dobra, no za punkty to trzeba już zrobić, nie ma, że nie. Witam ponownie. Ale mi się w głowie zakręciło. Nie ma żadnego Jordiego w walizce, co ty? Mogę otworzyć, nie ma problemu. Tam nikogo nie ma, co? No patrzcie. Nie ma nic, nie ma nikogo, nie ma nic. O, jest Fortnite! Jedna gierka w Fortnite. No i kończę streama, nie? Bo to tylko tak na chwilę. Przyszedłem powiedzieć co wiedzieć i wyłączam. Chyba działa. To gramy. Jedna gra i do spania.
Dobra, trzeba się rozgrzać. Myk, myk. What? To chyba będzie winek, widzowie. Czy mam jakiś sprawdzian? A nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie to aktualnie. Przed sprawdzianem się dowiem. Ej, ale na bez budowania mogą być spoceńcy, coś wyczuwam. A czy z budowaniem? Tu jest chłop. Gdzie on jest? A! No 20 HP mu jak zawsze zostało. Wyłączam tą grę, nie gram. A im to mi się nigdy nie naprawi. No nie umiem w to grać. Nie umiem strzelać z tej myszki. Nie wiem czemu. A, obiecam jeszcze mrówkojada na koniec. Mrówkojadzik na koniec. Dziękuję za streama. Tylko taki krótki, informacyjny, no. Czekam na dropa. Wow. Dziękuję widzowie za transmisję. Dziękuję, że się doczekałem też. Dziękuję za uwagę, to tyle. Dziękuję za wszystkie suby, obecność na czacie i za wszystkie followy. Możecie wpić na YouTube'a, na vlogi jakieś nowe. I to tyle. Nara.